Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Podobnie jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał 5 talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie 5. Tak samo i ten, który 2 otrzymał. On również zyskał drugie 2. Ten zaś, który otrzymał 1, poszedł i rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał 5 talentów. Przyniósł drugie 5 i rzekł: Panie, przekazałeś mi 5 talentów. Oto drugie 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał 2 talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi 2 talenty. Oto drugie 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł i ten, który otrzymał 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu pan jego: Sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz, w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Oto słowo pańskie. Co byś zrobił, gdybyś wygrał w totolotka 6 milionów złotych? Chwilę można się nad tym zastanowić. Czy w dalszym ciągu kontynuowałbyś studia? Może jeśli pracujesz, to być może też z tej pracy byś zrezygnował, bo już masz wystarczająco dużo pieniędzy, żeby żyć, może nawet do końca życia, ty, twoje dzieci i może twoje wnuki. Może pojechałbym na wycieczkę dookoła świata. Zwiedziłbym te wszystkie miejsca, o których marzę. Zrobiłbym te rzeczy, o których marzę i kupił sobie te rzeczy, o których marzę. Drodzy, Jezus nie opowiada bajek. Zawsze tak było. Jeżeli opowiada jakąś konkretną przypowieść, to ona zawsze ma konkretne znaczenie. Zawsze dotyka istoty, czyli tego, co jest najważniejsze. Dotyka mojej natury. Także czasem interpretuje się tę Ewangelię jako po prostu talenty do użytku drugiemu człowiekowi, do posługi, jako konkretny dar. I słusznie. Natomiast wydaje mi się, że często
Te Ewangelie traktujemy bardzo powierzchownie, tylko i wyłącznie na zasadzie dzielenia się tymi darami. Natomiast Pan Jezus naprawdę chce dotknąć nas dzisiaj tym słowem bardzo głęboko. I chciałbym, żeby każdy z nas zajrzał w te głębie, co tam się kryje. Dlatego na samym początku też powiedziałem Eucharystii, w jakiej intencji się modlę. I wielu z was się uśmiechnęło, bo cieszyli się i cieszycie się, że modlę się za wszystkich leniwych, za tych, którym się nie chce. I w tym kontekście tej Ewangelii mogłoby się okazać, że modlę się za was wszystkich. Jeden talent to mniej więcej 6 tysięcy drachm, czyli 6 tysięcy dni roboczych wypłaty. Czyli odpowiednio w tej Ewangelii można było powiedzieć, że pierwszy otrzymał tyle złota, tyle pieniędzy, które by odpowiadało wynagrodzeniu 150 lat, 60 i 30 lat. Gdyby ktoś otrzymał taką kwotę pieniędzy na 150 lat, komu by się chciało robić cokolwiek? 60 też. 30? Myślę, że też bym raczej pozwolił sobie na wiele, wiele przyjemności i skorzystał z tego, co daje mi Pan. A jednak pierwszy idzie i pomnaża swój majątek dwukrotnie, również i drugi. Natomiast ten trzeci, który dostał najmniej, i to nie oznacza, że on jest najgorszy, zakupuje ten dar. To nazywa się lenistwo. Bo nawet gdybym otrzymał właśnie tyle pieniędzy, ile by mi wystarczyło do końca życia, to ja w dalszym ciągu jestem powołany do pracy. W dalszym ciągu jestem powołany do działania. W dalszym ciągu jestem powołany do rozwijania, do pomnażania daru. Nie jestem powołany do bezczynności. Pan Bóg nie stwarza, nie stworzył człowieka do tego, żeby on tkwił w miejscu. Nie zrobił tego. Pan Bóg stworzył człowieka, by on się rozwijał w miłości, w tych właśnie talentach, które otrzymał. I nikt mi też nie wmówi, że nie ma takiej osoby, która nie miałaby żadnego talentu, właśnie żadnego daru do pomnożenia. Lenistwo i bezczynność sprawia właśnie to, że mi się nie chce. Bo rzeczy, które mamy wewnątrz, w sensie nawet te dary wewnętrzne, to raczej mężczyźni mają z tym problem, że kiedy nie widzą owocu swojego działania, to raczej działania nie podejmują. Ale w życiu duchowym i pomnażanie owoców i talentów wewnętrznych nie polega na tym, że ja muszę oczekiwać tych owoców od razu. Może się okazać, że dopiero po mojej śmierci ja te owoce zobaczę. Na tyle, ile się trudziłem, z własnym grzechem, z własną słabością, jak bardzo rozwijałem i pomnażałem swoje talenty i dary, którymi Pan Bóg obdarzył. Nie muszą to być wielkie rzeczy, bo wystarczy tylko jeden, rozpoznanie tylko jednego i wykorzystanie go do maksimum. Podwojenie tego konkretnego daru. I ten, który otrzymał najmniej, został go pozbawiony. Nie dlatego, że miał najmniej, ale dlatego, że nie podjął żadnej twórczej inicjatywy. Jak ja w swoim życiu, czy takim fizycznym, materialnym, związanym ze studiami, pracą, czy też kwestii emocjonalnych, w sensie relacji, czy duchowych, modlitwy, relacji też z Panem Bogiem, na ile jest tam mojej twórczej inicjatywy? Czy ja robię wszystko, żeby tak naprawdę ten dar pomnożyć? Ten zakopał i nie pomnożył i był, jak mówi Ewangelia, używa słów, że był gnuśny i nieużyteczny, a wręcz można też powiedzieć, że był bezczelny wobec tego Pana, bo jeśli otrzymuje się dar w radości i w miłości, to należy na niego odpowiedzieć tym samym. Podejrzewał, że Pan jest też niesprawiedliwy i uważał swojego Pana, że on nie obdarzył go odpowiednim zaufaniem. Jak często pojawia się taka myśl
on ma więcej od Pana Boga talentów, on jest lepszy ode mnie, a ja jestem taki i owaki. Dzisiejsza Ewangelia mówi niepotrzebnie. Jeden z naszych wykładowców seminarium w Krakowie mówił, że każdy z nas jest jakimś konkretnym pojemnikiem. Tak? I pojemnik może być wypełniony maksymalnie. Nie wiem, czy on jest duży, czy to jest wielki dzban, czy to jest mały naparstek. Ale jeżeli jest wypełniony miłością i dobrem i rozwijam go do samego końca, do granic moich możliwości, to ja zaznaję pełni pokoju. Ten, kto ma wielką cysternę, ale ma czasami to wszystko gdzieś i nie rozwija się, to na jakim poziomie rozwoju też jest. W jaki sposób on rozwija swój dar. Bóg obdarzył nas możliwością pracy i rozwoju. Oczywiście w trudzie po grzechu pierworodnym, ale on ten trud może sprawić we mnie radość i pokój. Dzięki pracy się rozwijam. Ta praca jest dla mnie korzystna. Zdaję sobie sprawę, że to jest trudne. Praca nad sobą, powtarzające się grzechy, słabości. Ale do tego jesteśmy powołani. Do niezniechęcania się. Wydaje mi się, że praca, że konkretne działanie na jakimś konkretnym polu zbliża mnie do Pana Boga. Bo On mnie do tego powołuje. Bezczynność, zauważcie, bezczynność zawsze jest związana z grzechem. Kiedy nie pracuję, nie rozwijam się, moja bezczynność, lenistwo, zazwyczaj jest powodem jakiegoś konkretnego grzechu. Więc jest już kolejna rada i sposób na to, żeby móc unikać różnych moich słabości, które się we mnie pojawiają. Po prostu nie tkwi w bezczynności. Nie bądź leniwy. I aby wejść do radości Pana, trzeba rozwijać w sobie postawę czynu inspirowanego. Czym? Miłością i wiernością. Ja wiem, dlaczego to robię. Bo wiem, że to jest dla mnie dobre. Nie robię dlatego, że muszę się z tym wszystkim męczyć. To jest męczące, trudzę się i tak dalej. Ale dzięki miłości i wierności ja wiem, że to jest dla mnie dobre. Koniec końców. Nawet jeśli nie zobaczę tych owoców dzisiaj, tu, teraz, w moim życiu, to na pewno jest to jakiś depozyt na życie wieczne. W pierwszym czytaniu święty Paweł bardzo dobitnie też o tym mówi. Zachęcam was jedynie, bracia, abyście coraz bardziej się doskonalili i starali zachować spokój, spełniać własne obowiązki i pracować swoimi rękami. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście pracowali dla swojego zbawienia, dla swojego wzrostu, swoimi własnymi rękami, a nie uchylali się od pracy, trudu, znoju, jakiegoś takiego cierpienia, no właśnie w tym doskonaleniu.